Cześć, witam Was na kanale Pitaras.pl w kolejnym filmie. Każdy z nas pewnie kiedyś korzystał z alkomatu, czy to podczas kontroli drogowej, z bardziej profesjonalnego sprzętu, czy chociażby ze sprzętu amatorskiego we własnym zakresie kupionym w każdym markecie. Na rynku wyróżniamy alkomaty półprzewodnikowe oraz alkomaty elektrochemiczne. Półprzewodnikowe to alkomaty, które mają dosyć duży błąd pomiarowy z racji sensora, w jakie zostały wyposażone. Elektrochemiczne są to alkomaty, którym możemy bardziej zaufać, gdyż wyniki są praktycznie identyczne jak w przypadku profesjonalnych, bardzo drogich sprzętów. Dzięki współpracy ze sklepem ekspertmarket.pl mamy dla Was kilka alkomatów, które będziemy systematycznie pokazywać i recenzować na naszym kanale. Na samym początku dostaliśmy alkomat AlcoForce XS. Jest to alkomat, który łączy się z naszym telefonem poprzez Bluetooth i dzięki zainstalowanej w nim aplikacji możemy podglądać nasze wyniki dosyć szczegółowe, możemy zapisywać historię naszych pomiarów i kilka innych ciekawych funkcji również jest dostępnych. Zapraszam Was na recenzję AlcoForce XS. Urządzenie otrzymujemy w plastikowym, bardzo eleganckim opakowaniu, które może w późniejszym czasie również służyć jako przechowalnia dla naszego alkomatu. Mamy naklejkę na przedniej stronie, logo AlcoForce, logo XS, zdjęcie podglądowe naszego alkomatu, no i hasło reklamowe, mały, wielki, przełomowy alkomat. Oraz dwa symbole iOS-a oraz Androida, sugerujące, że urządzenie jest w stanie połączyć się z naszym smartfonem właśnie z takim systemem operacyjnym poprzez system Bluetooth. Na tyle znajdziemy nieco więcej szczegółowych informacji, które możecie sobie wyczytać właśnie na tej stopklatce. Z takich ważniejszych mamy oczywiście rodzaj sensora elektrochemiczny. Jest to alkomat bardziej zaawansowany i jego cena również jest nieco wyższa z racji właśnie tego profesjonalizmu pomiaru. Mamy zakres pomiaru od 0 do 4 promili. Urządzenie zasilane jest baterią typu mały paluszek, a dokładność pomiaru odczytamy do 0,001 promila. W zestawie z urządzeniem otrzymujemy stylowe opakowanie wcześniej wspomniane, instrukcję obsługi, która nam pomoże przy pierwszym użyciu urządzenia. Otrzymujemy również etui podręczne, które możemy używać podczas transportu alkomatu. Otrzymujemy 3 ustniki, które będziemy wykorzystywać podczas pomiaru. Oraz na samym końcu oczywiście samo urządzenie, które jest z bardzo niewielkich rozmiarów wraz z zamontowaną już w środku baterią. Wymiary urządzenia to zaledwie 41x67x17 mm i waży ono 43 gramy wraz z zamontowaną baterią. Alkomat został wykonany w całości z plastiku w 2 kolorach. Przednia oraz tylnia strona jest to kolor biały, natomiast dookoła znajdziemy matowy plastik w kolorze czarnym. Na przedniej stronie znajdziemy również logo AlcoForce XS oraz symbol Bluetooth informujący o tym, że urządzenie taką możliwość komunikacji posiada. Na tyle znajdziemy kolejne logo XS wraz z symbolem włącznika i tutaj wystarczy nacisnąć i przytrzymać, by nasz alkomat uruchomić. Nie jest to przycisk dotykowy, jakby można było myśleć, jest to po prostu fizyczny przycisk, który pod naciskiem plastiku uruchamia nasz alkomat. Po włączeniu alkomatu dioda niebieska, która informuje o synchronizacji urządzenia, podświetla również ustnik. Jest to dodatkowy efekt wizualny, który producentom całkiem dobrze wypadł. W momencie, gdy dioda świeci światłem ciągłym, jest to informacja dla nas, że możemy zacząć wykonywać pomiar, możemy wdmuchiwać powietrze. Podczas wdmuchiwania powietrza dioda niebieska miga, informując o tym, że pobierana jest próbka naszego powietrza. Chwilę później słyszymy charakterystyczne pyknięcie informujące o tym, że próbka została pobrana, natomiast dwie diody, zielona oraz czerwona, naprzemiennie migają, informując o tym, że próbka jest analizowana. Po chwili mamy wynik. Zielona dioda informuje nas o tym, że w naszym wydychanym powietrzu nie znajduje się żaden alkohol, natomiast gdy zapali się czerwona dioda, jest to informacja dla nas, że w naszym powietrzu wartość wydychanego alkoholu jest różna od zera. Jeżeli posiadamy smartfon z systemem operacyjnym Android bądź iOS, możemy pobrać aplikację AlcoFind, która zarządza naszym alkomatem. I gdy mamy włączone Bluetooth w telefonie i uruchomiony alkomat oraz aplikację, aplikacja skanuje nasze otoczenie w poszukiwaniu alkomatu. I gdy w zasięgu aplikacji i naszego Bluetooth znajdzie się alkomat, aplikacja automatycznie się z nim połączy. Mamy kolejny przycisk rozpocznij pomiar, który wystarczy wcisnąć.
Tutaj ustawiamy, kto wykonuje pomiar, czy to jesteśmy my, czy nasi znajomi. W następnym kroku urządzenie się synchronizuje i przygotowuje do pomiaru. Mamy odliczanie na ekranie smartfonu. Chwilę po tym mamy informację, weź głęboki oddech, po czym zacznij dmuchać. Tak też wykonujemy. Przed chwilą widzieliście, jak wykonać pomiar bez użycia aplikacji za pomocą samego alkomatu. Teraz pokażę Wam, jak używać alkomatu z aplikacją. Uruchomiony alkomat, uruchomiona aplikacja, klikamy rozpocznij pomiar. Musimy chwilę odczekać na synchronizację alkomatu. I wdmuchujemy powietrze. I po chwili mamy wyświetlany wynik w aplikacji. Wynik wyświetlany jest w postaci tysięcznych promila, także jest bardzo dokładny. Ta wartość jest dosyć szczegółowa. Mamy możliwość wyświetlenia zawartości alkoholu w promilach. Mamy również możliwość przełączenia na miligramy na litr bądź miligramy na 100 ml. Ponadto aplikacja umożliwia nam wyświetlenie wykresu słupkowego naszych pomiarów bądź szczegółowych wyników wraz z godziną wykonania pomiaru. To tutaj są również wyświetlane wyniki, jakie zostały odczytane przez alkomat w momencie, gdy aplikacja nie była uruchomiona. Mamy możliwość w ustawieniach zmiany dopuszczalnego limitu stężenia alkoholu bądź włączenia ostrzeżenia dotyczącego zdrowia. Mamy również możliwość włączenia dźwięku, który będzie informował nas, kiedy wykonać pomiar, bądź aparatu, który wykona nam zdjęcie przednią kamerą w momencie wykonywania pomiaru. Aplikacja wyświetla domyślnie jednostki w promilach, jednak możemy przełączyć na przykład na miligramy na litr bądź miligramy na 100 ml i w takich jednostkach otrzymamy nasz wynik. Podsumowując, Alkoforce XS to ciekawy i warty uwagi alkomat, który jest niewielkich rozmiarów, bardzo ładnie wygląda, umożliwia wyświetlanie wyników pomiaru w postaci świecących się diod, umożliwia również komunikację poprzez Bluetooth z naszym telefonem i dedykowaną aplikacją, która wyświetla nam wynik pomiaru w tysięcznych promila. Takie urządzenie na pewno przyda się każdemu kierowcy, w łatwy sposób zmieścimy go w kieszeni bądź w damskiej torebce. Od naszej redakcji urządzenie dostaje ocenę 5. Jest to warte uwagi sprzęt, który możecie zakupić w sklepie expertmarket.pl. Link do sklepu będzie oczywiście w opisie. Ja Wam dziękuję za tą recenzję. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiemy na nie w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach.